Polonia Bytom po trzech kolejkach Hokej Ligi zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Niebiesko-czerwoni najbliżej zdobycia pierwszych punktów w najwyższej klasie rozgrywkowej byli w meczu z GKS-em Tychy. Na co tak naprawdę stać sześciokrotnego mistrza Polski? Sztab szkoleniowy oraz zawodnicy wierzą, że na walkę o miejsce w środku stawki i spokojne utrzymanie w ekstraklasie hokeja. Ja myślę, że między 5. a 8. miejscem jesteśmy w stanie zająć, bo tak jak mówię, no musimy taktycznie wypełniać wszystkie założenia trenera. Jeżeli tego nie będziemy robić, to no nie ma sensu grać w hokej. No. Są pewne założenia, których trzeba się trzymać i realizować się na lodzie. Dużo sił poświęcamy, tak jak mówię, no grze obronnej, to też nas kosztuje dużo zdrowia, żeby później tam z przodu pod tą bramką jeszcze tego zdrowia troszeczkę wykrzesać, tą bramkę jednak strzelić. No. Ale myślę, że z meczu na mecz to doświadczenie będzie procentować i postaramy się jeszcze zrobić nieraz miłą niespodziankę. Ja myślę, że teraz to tak nie wygląda, bo jest początek, ale ja myślę, że mamy takie warunki, żebyśmy mogli grać we środku. Około 5. miejsca, bo tak chcemy zrobić. Teraz to tak nie wygląda, ale my popracujemy, będzie lepiej. Ja mało meczów zagrał w Ekstraklasie Czeskiej, tylko 3. To ja nie muszę tak porównać, ale lepiej się robi systemy, a lepiej się broni. Ale na drugą stronę polski hokej jest też szybki, ale więcej błędów się tu robi. Chciałbym, żebyśmy byli takim małym czarnym koniem. No, wiadomo, jesteśmy, że tak powiem, przed meczem brani jako przegrani, ale wychodzimy z 0-0, dobrze walczymy. Jeżeli zrealizujemy taktykę, zbierzemy się, będziemy mieli dobry dzień, to możemy każdemu urwać punkt. I takie jest założenie. Każdy mecz dla nas będzie ciężki, na każdy mecz musimy wyjść na 200% i tak chcemy grać. No, to jest, wiadomo, nasz pierwszy sezon i musimy walczyć. I jakie będą efekty, pokażę nam czas. Trzebało by nam jeszcze takiego dobrego lidera w drużynie a tak dobrego napastnika, no tak co by išiel bramki, lebo chłopcy grają, mamy za dużo szansy, no ale jest mladá družina jest a dużo chłopców nie grało jeszcze w ekstraklasie, także to dla nich to jest taka nauka, by som powiedział.